Tu obok nas jest miejsce autentycznej tragedii, która jest faktem, ale tragedii, która jest wykorzystywana w sposób instrumentalny. Jest to tragedia, która polegała na tym, że Niemcy wymordowali Żydów. Zmusili niektórych Polaków pod ruchami karabinów, by brali udział w tym tragicznym wydarzeniu, ale to nie Polacy byli inicjatorami tego wydarzenia, nie Polacy byli jego sprawcami. Organizacje żydowskie, które Norman Finkelstein nazwał przedsiębiorstwo Holokaust, wiedzą o tym, a jednak instrumentalnie od lat wykorzystują tę tragedię do nazywania Polaków mordercami. Uczestniczę w tych wydarzeniach od lat i tutaj bardzo często słyszałem słowa o tym, jak to polscy sąsiedzi mordowali sąsiadów żydowskich. To nie jest prawda. Ta historia wyglądała zupełnie inaczej. Jedwabne stało się symbolem rzekomego polskiego nazizmu, antysemityzmu. Ten symbol jest rozpoznawalny w całym świecie, instrumentalnie wykorzystywany. Na tym terenie, Boże, dzień dobry, który bardzo serdecznie. Jesteśmy na ostatnim etapie, by stał się naszym terenem, chcemy zbudować miejsce pamięci, Polaków. Które w sposób ciężko być bardzo godny, kulturalny, w którym ludzi, pokażemy tę historię w oparciu o fakty, pokażemy tak, jak wyglądała naprawdę, pokażemy, te relacje polsko-żydowskie skomplikowane, trudne, bo to nie jest łatwa historia. I pokażemy, co doprowadziło do takiego stanu, który mamy dziś. Tam jest taki wizerunek, taka mapa, która ma pokazywać, jak będzie wyglądało to miejsce już za kilka miesięcy. Będzie 7 stacji, w których pokażemy, opowiemy historię relacji polsko-żydowskich i opowiemy to, co wydarzyło się w tym miejscu w 1941 roku w języku polskim, w języku angielskim, w języku jidysz. Chodzi o to, by każdy, kto przyjedzie w to miejsce, mógł poznać tę prawdę i samemu sobie wyrobić pogląd. Już nie wyjść z pytaniami, być może z jakimś punktem, który będzie punktem początkowym, będzie mógł poszukać, pokopać. Docelowo to miejsce, jak powiedziałem, ma być wyrzutem sumienia dla tych, którzy kłamią, którzy wykorzystują autentyczną tragedię do instrumentalnego wykorzystywania. A zatem naszym punktem docelowym jest ekshumacja. Nie jest prawdą, że nie wolno dokonywać ekshumacji. Rabin Szutrych dokonuje ekshumacji systematycznej. Bolesław Szenicer, nasz kolega, który był dyrektorem cmentarza żydowskiego 25 lat, jego ojciec był dyrektorem przez ćwierć wieku i dziad też. Bolesław Szenicer mówi nam, ekshumacje odbywają się w Polsce co roku. Wielu z nich uczestniczy rabin Szutrych, który sam siebie nazwał naczelnym rabinem polskim, amerykański Żyd. A zatem można dokonywać ekshumacji, a nawet trzeba, bo Halacha mówi, jeżeli Żyd nie spoczywa w Ziemi Świętej albo na Kilkucie, a wiadomo, że tu są jego szczątki, to powinien być przeniesiony do Ziemi Świętej albo na Kilkut. Kilkut mamy 20 metrów stąd. Nic prostszego, tylko dokonać ekshumacji i z uszanowaniem tych tragicznie poległych przenieść ich na cmentarz żydowski. Ale się tego nie robi. To jest jedyne miejsce, gdzie nie wolno zrobić ekshumacji. Jedyne. Że ta grupa chciała dokonać tej ekshumacji. 20 parę lat temu była blisko. Zaczęła tę prawdę odkrywać. Bo ziemia nie kłamie, jak sama mówi. Ale wtedy Rabin Szutrych po połączeniach z Tel Awiwem, z Izraelem zażądał przerwania. Nacisnął na Lecha Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości, który uległ narracji Szutrycha. Przerwali tę ekshumację. Do dzisiaj prawda, która leży na polskiej ziemi, jest dosłownie i przenośnie zakopana. Naszym celem jest doprowadzenie do ekshumacji. Nie bójmy się prawdy. Ziemia nie kłamie. Ziemia powie nam prawdę. Nie bójmy się ekshumacji. I temu to służy, to spotkanie. Stowarzyszenie Ruch Obrony Polaków jest ruchem, który właśnie ma być stowarzyszeniem, który nie jest partią polityczną, tylko ma być miejscem, ma być stowarzyszeniem, które będzie wspierać szeroko rozumianą prawicę. Ma być taką bazą, podwaliną, po to, by ludzie, których więcej łączy, a są straszliwie podzieleni, połączyli się. Bo jeżeli 70-80% łączy, a drobne rzeczy dzielą, to my, ludzie, którzy mają poglądy konserwatywne, zakorzenione w wierze przodków, w naszej tożsamości, spuściźnie, my musimy się łączyć, bo inaczej przegramy tę walkę. Przegramy walkę o prawdę. I temu ma służyć działalność Ruchu Obrony Polaków.
Ten ruch jest w kształcie rejestrowania. Odmówiono na pierwszej rejestracji, znaleziono błędy formalne podobno. Złożyliśmy drugi raz. Wybitni prawnicy to robią, tam nie ma błędów. Traktujemy to jako sztukę uników czy opóźnianie. Wierzymy, że to stowarzyszenie zostanie zarejestrowane za chwilę i wtedy, mając już legalnie działający byt, ruszamy pełną parą do wielu działań, o których będziemy mówić. Będzie ich naprawdę dużo. Mamy wszystko przygotowane. Kto jest inicjatorem tego stowarzyszenia? Witek Gadowski, który jest pomysłodawcą, zaprosił do tego mnie oraz Rafała Piecha i razem będziemy... Rozpoczęliśmy budowę tego ruchu, do którego przystąpiło już dziś tysiące ludzi, bo tysiące ludzi się zapisało na nasze listy. Czekamy na moment uruchomienia, zarejestrowania i rozpoczynamy działalność. Jestem przekonany, że nie sposób będzie nie zauważyć działalności Ruchu Obrony Polaków już tej jesieni, począwszy od samego początku września. Dziękuję bardzo.